Dobrze. Dzień dobry, szanowni państwo, witam na konferencji prasowej Konfederacji. Kłania się Michał Urbaniak, jest ze mną Marta Czech. Szanowni państwo, ważny temat. Temat, który rozgrzał już trochę opinię publiczną, zwłaszcza w internecie, a nie słychać o tym w mediach głównego nurtu i bardzo szkoda. Otóż niemiecka policja podrzuca do Polski imigrantów. Najprawdopodobniej taki proceder ma miejsce już od wielu miesięcy. No, w ostatnich dniach mieliśmy nagranie, które zostało udostępnione przez lokalne media z Osinowa Dolnego w województwie zachodniopomorskim, gdzie na parkingu po polskiej stronie niemiecki radiowóz miał wysadzić imigrantów i po prostu odjechać. No, to jest absurdalna sytuacja po prostu, ponieważ jest coś takiego jak readmisja. Nawet w formie uproszczonej tutaj nie było spełnionych żadnych, jak widać, wymogów formalnych. No chyba, że o czymś nie wiemy, albo polskie państwo nie chce o tym powiedzieć, choćby Donald Tusk. No bo czy Niemcy poinformowali polską policję, czy poinformowali Straż Graniczną o tym, że będą wwozić sobie radiowozem imigrantów do Polski? Czy wiemy, czy te osoby wjechały wcześniej do Niemiec od strony polskiej, czy może od jakiejś innej strony? Czy wiemy, czy polska strona w ogóle zgadzała się na to? Czy wiemy, czy te osoby odmówiły, czy nie chciały prawa do azylu, nie chciały wnioskować o prawo do azylu? To jest szereg pytań, na które trzeba sobie dzisiaj odpowiedzieć. A co jest najciekawsze, od początku 2024 roku niemieckie służby podają, że wydaliły z Niemiec 3,5 tysiąca osób. Natomiast według też informacji medialnych wojewoda lubuski mówił o 7,5 tysiącach osób, które miały być wydalone z Niemiec, także właśnie do Polski. Wobec czego no, widzimy, że to jest sytuacja absurdalna. Niemcy rękami innych krajów, czy obywateli innych krajów chcą rozwiązywać problem migracyjny, który same stworzyły dla całej Europy. Polityka Herzlich Willkommen, która była prowadzona przez Angelę Merkel i przez jej rząd, nie sprawdziła się. Wiemy o tym doskonale. Polityka multikulti jako taka w ogóle nie działa. Wielkie grupy imigrantów, które wjeżdżają do Polski, do Europy jako takiej, będą w przyszłości, a już w wielu miejscach są, jak choćby we Francji, Niemczech czy w Szwecji, są zagrożone dla bezpieczeństwa i stabilności państw europejskich, dla ich struktury, dla ich kultury, dla kobiet bardzo często, ponieważ wielu imigrantów niestety, ale nie traktuje kobiet w sposób, na który zasługują. Zatem no, Konfederacja jasno mówi, że należy zatrzymać masową imigrację, bo każda masowa imigracja jest de facto niekontrolowalna, czy jest legalna, czy jest nielegalna. A co jest jeszcze ciekawe, powstała dyrektywa w Unii Europejskiej. Parlament Europejski miesiąc temu przyjął dyrektywę, w której imigranci, którzy przyjechali, mają mieć w całej Europie mniej więcej podobne warunki. Te podobne warunki, no co mają powodować? W takim razie, że Polacy będą musieli płacić tyle samo na imigrantów, co Niemcy w Niemczech płacą? No to jest absurdalne. Na to nie ma po prostu naszej zgody. Konfederacja będzie jasno i konsekwentnie walczyć o bezpieczeństwo Polski, Polaków i polskiej granicy. Dziękuję. Marta Czech. Szanowni państwo, tymczasem część organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie Polski z grupą Granica na czele wydaje się być oburzonych wprowadzeniem w Polsce jakichkolwiek działań mających na celu uszczelnienie naszych granic. I przypomnijmy, są to organizacje, które wspierają nielegalny przerzut migrantów szturmujących naszą granicę. Te organizacje publikują za pomocą komunikatorów internetowych, za pomocą mediów społecznościowych informacje na temat tak zwanych punktów zbiórek dla imigrantów, którym udało się już sforsować polską granicę, często przerzucają ich dalej, ale też z drugiej strony, choćby na TikToku, na kontach o bardzo dużych zasięgach w stronę migrantów, kierowane są przekazy i zaproszenia do Polski. Imigranci, przybywajcie, tu jest bardzo dobrze, tu nam się dobrze wiedzie. Takich kont internetowych mamy na pęczki, zgłaszacie nam państwo ich coraz więcej. I drodzy państwo, jakie mamy tego skutki? Choćby mieszkańcy Czerlonki, jest to gmina Białowieża na Podlasiu, zaledwie 5 km od granicy, zgłaszają problem, gdzie na miejscowym przystanku autobusowym powstał właśnie taki punkt zbiórki migrantów. I do czego doszło? Doszło do tego, że mieszkańcy tej miejscowości, Polacy we własnym kraju, obawiają się posyłać swoje dzieci do szkoły autobusem, ponieważ przystanek jest okupowany przez hordy agresywnych, nie oszukujmy się, głównie mężczyzn obcej kultury, obcej cywilizacji. Organizacje, które biorą udział w takim procederze, powinny być natychmiast ukarane, zdelegalizowane za działania przeciwko Polsce. My tego nie ukrywamy, mówimy o tym od samego początku. Państwo, które
nie broni się skutecznie przed inwazją obcej kultury, obcej cywilizacji, przestaje istnieć. Konfederacja konsekwentnie powtarza, że nie godzimy się na naszym terenie na podmianę ludności. Zobaczmy, do jakiego kuriozum doszło, drodzy Państwo, że w czasie pokoju my nie prowadzimy żadnej wojny. Boimy się być we własnym kraju, w przestrzeni publicznej, nawet na własnym podwórku i we własnym domu. A rozwrzeszczone lewactwo, zamiast chronić polski naród, polskie rodziny, polskie dzieci, głosi wszem i wobec jakąś utopię multikulti i jeszcze trochę i wobec tych barbarzyńców u bram będą pytać, jak to w tych memach, przepraszam, czy to moje plecy zraniły twój nóż. No niech sami nastawiają własne plecy, własną pierś. My nie godzimy się na taki stan rzeczy, bo to właśnie dzięki takim osobom jak ci pseudo humanitaryści, nasi żołnierze na granicy, to mogą sobie co najwyżej wyrecytować Redutę Ordona, tak, nam strzelać nie kazano, podczas gdy powinni używać broni zgodnie z jej przeznaczeniem do obrony własnej, do obrony polskich granic i do obrony nas, Polaków. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Łukasz Kurzyna, PNP24.pl. Pani Mandacie długo opowiadała o pożywieckich idiotach Putina, ale ja nie bardzo widzę związek z tą sytuacją na granicy, w tym wypadku zachodniej. Z kolei pan poseł Urbaniak zadał wiele pytań, ale ja chciałem zadać tak naprawdę tylko jedno, które wydaje mi się kluczowe. Jak się powinna zachowywać polska policja w takich sytuacjach? Bo w tym wypadku to nie jest ta gorąca granica, którą trzeba zabezpieczać wschodnia, tylko to jest wewnętrzna granica Unii Europejskiej. Jak powinna reagować polska policja na sytuację, kiedy policja ościennego państwa sojuszniczego i demokratycznego zachowuje się jak ktoś, kto przerzuca worek na posesję sąsiada? Że to jest dość trudna sytuacja. Faktycznie ona jest nieoczywista, trzeba sobie to powiedzieć. No, na pewno potrzeba tutaj wyjaśnić ze strony państwa niemieckiego, co w ogóle się wydarzyło. W tym wypadku no, polska policja powinna zatrzymać te osoby, które zostały do Polski wwiezione i zweryfikować, jaki był też ten szlak przerzutowy. A nie chcę tutaj używać za mocnych słów dotyczących tego, jak powinna być potraktowana niemiecka policja, ponieważ oni też stoją na rozkazie i prawdopodobnie ci funkcjonariusze, którzy wwozili ich do Polski, dostali taki rozkaz. Pytanie, skąd ten rozkaz wyszedł? Kto podjął taką decyzję? No, państwo polskie powinno z tego wyciągać konsekwencje wobec Niemców. Konsekwencje mogą być różne, mogą być polityczne, dyplomatyczne. Na pewno nie możemy na to pozwalać i po prostu patrzeć na to przez taką dziurawą rękę. Tak? Na to nie można sobie pozwolić, patrzeć na to przez palce nie można. Mamy też porozumienie z Dublina, które właśnie określa to, jak powinna wyglądać readmisja i powinniśmy domagać się też przestrzegania prawa przez Niemców. Tak, właśnie chciałam jeszcze dodać, że powinniśmy się domagać przestrzegania wszystkich punktów readmisji, również tej uproszczonej, która zupełnie jest tutaj nieprzestrzegana, a między innymi jednym z tych punktów readmisji uproszczonej jest informacja służb w Polsce, że takie cofnięcie imigrantów ma miejsce. Tak, jak rozumiem, mamy sytuację konfliktową. Przyjeżdża ten niemiecki ładunek, wysadza gdzieś w rowie, myśląc, że nikt nie widzi tych imigrantów, za których odpowiedzialność powinni wziąć Niemcy, a nie Polska. Co się powinno dziać z nimi dalej w sytuacji, kiedy ten ładunek już ubiegł? Tak jak powiedziałem, oni powinni być zatrzymani przez państwo polskie i powinna zostać ustalona dalsza droga, co z nimi zrobić. Czy chcą azylu w Polsce? Jeśli będą chcieli azylu w Polsce, no to zgodnie z umowami międzynarodowymi jesteśmy do tego zobowiązani, ale jeśli nie, to no, pewnie najwygodniej byłoby ich odesłać z powrotem do Niemiec. No tak, bo jakby chcieli azylu, to pewnie nie radziłoby ich przyjmować. Dokładnie tak. Więc pewnie najskuteczniejszą formą byłoby ich odwiezienie z powrotem do Niemiec. No i chyba proszę się o monitoring granicy, żebyśmy nie mieli takich... Być może trzeba po prostu na jakiś czas wprowadzić kontrole graniczne, także niemieckich pojazdów służbowych, ponieważ no, taka sytuacja nie powinna mieć absolutnie miejsca. Kiedy Konfederacja podejmie tę decyzję z kolei współpracować w Parlamencie Europejskim i czy możecie państwo wykluczyć współpracę z ARD? Konfederacja podejmie decyzję po rozmowach z różnymi frakcjami, z różnymi przedstawicielami innych państw i delegacji w Parlamencie Europejskim. Te rozmowy dopiero się zaczynają, więc absolutnie teraz nie podejmujemy żadnych decyzji. Nie publikujemy też, nie mówimy o tym, z kim takie rozmowy mogą mieć miejsce, a z kim nie. Więc proszę o chwilę cierpliwości. Na pewno za kilka tygodni wszystko się wyjaśni. Na pewno ta współpraca
współpraca na linii antyimigranckiej jest wskazana, ponieważ zamiast się przerzucać tym gorącym kartoflem, lepiej podjąć jakieś wspólne działania, które by ochroniły i Niemcy, i Polskę przed niechcianymi imigrantami. I nie chodzi tylko o Niemcy i Polskę, ale jest jeszcze Francja, Włochy, czy szereg innych państw, które też mają problem z nielegalną imigracją. I tu na pewno będzie dużo pole do porozumienia, zwłaszcza po prawej stronie tej europejskiej sceny politycznej pomiędzy różnymi delegacjami państw członkowskich. Natomiast żadnej decyzji na ten moment nie ma. Jak decyzja zostanie podjęta, zostanie ona opublikowana. Tak jak powiedziałem, jak będzie decyzja, to zostanie ona opublikowana. Na ten moment nie mamy żadnej decyzji, tak jak powiedziałem, więc czy to będzie, nie wiem, sojusz z Marine Le Pen, czy będzie z AfD, czy będzie może z Giorgio Meloni, a może z Voxem, a może z nimi wszystkimi, a może z nikim. No w tym momencie nie ma takiej decyzji.